Co? Ten gość udaje swojego chorego brata. Musiałam zobaczyć, co knuje. I? Dowiedziałaś się czegoś? Co ci jest? Zawsze, gdy mówię o tym facecie, wpadasz w szał. To odranie. Nie można mu ufać. Szkoda twojego czasu na śledztwo. Nie rozumiem cię. Moim zdaniem on ukrywa coś poważnego. I tak się dowiem. Herbatka. Dzięki. Chodźmy do dziewczyn zrobić głosowanie. Czekają na nas. Ruszajmy. Napij się i wybierzmy kapitankę. Uważaj. Wybacz, szefie. Uważaj. To delikatny towar. Przepraszam. Nic się nie stało. Jesteś tu nowy? Zacząłem od dzisiaj. Świetnie. Ogromna ta hala. Harelex to imperium. Są jeszcze trzy takie oddziały. Prawdziwy gigant. Pewnie przynosi duże zyski. Zgadza się. Kto zgarnia tę kasę? To znaczy, kto jest właścicielem? Nie znasz historii tej firmy? Nie. Wróciłyśmy? Tak. Dobrze, że jesteś. Co tam? Zmanipulowałam głosowanie. Co? Jeśli wszystko się uda, wygracie razem z Minią. Serio? Tak. Super. Głosujmy, bo potem muszę załatwić ważną sprawę. Kto się zgadza, by Mia i Roberta zostały kapitankami, niech podniesie rękę. Popieramy. Nie liczę głosów sprzeciwu, bo większość jest za. Raquel i Michelle pierwsze podniosły łapska. Spodziewałam się. Po co ci to palto? W cieniu jest zimno. Zdradzieckie klapzdry. I zakłamane. Coś wam powiem. Śmiało. Pękam z dumy, że razem z Robertą zostałyśmy kapitankami. Nasza drużyna będzie najlepsza. Idź do koleżanki. Nie mam pomponów. Masz. Mamo. Wyjaśnij mi, czemu są różowe? Nie podobają mi się. O co chodzi? Porozmawiajmy po próbie. O cheerleaderkach? Nie. A o czym? To ważne. Ale strasznie się wstydzę. Dobrze? Z jajkiem czy szynką? Szukam dziewczyny z piątej klasy. To zaraz przyniosę. Potrzymaj to, syno. Nie pomogę ci, bo niosę jedzenie na zebranie z rodzicami. Proszę, to zajmie chwilkę. Pomogę ci, Alicjo. Dzięki, dżentelmenie. Nie mam kiedy się uczesać. Wiesz, jaki jest pan Gandaya. Tak, uciekam. Jesteś kolegą Vico? A ty tym kamerzystą? Co tu robisz? Szukam jej. Nie wiedziałeś? O czym? Vico nie ma w szkole. Jak to nie ma? Po prostu. Czemu jesteś taka spokojna? Mia i Roberta zostały kapitankami, a ty nie. Uspokój się.
Pokrzyżuję im szyki, a podczas meczu będę królową. W porządku, doskonały plan. Ale Raquel i Michelle postąpiły podle. Wyrównałyśmy już rachunki. Widziałaś minę Raquel, gdy usłyszała, że Teo ma moje zdjęcie? Wpadła w histerię. Coś wspaniałego. Ciekawe, jak śmierdziucha dowiedziała się o tej fotce. Są dwie możliwości. Przez przypadek. Albo Teo jej powiedział. Co to ma za znaczenie? Jeśli Teo się wygadał, to znaczy, że już się we mnie zabujał. Jasne. Fajny błyszczyk. Chodź. Czego? Mam do ciebie mnóstwo pytań. Spokojnie, nie wszyscy interesują się twoimi sprawami. Nikt nie może nas usłyszeć. To strasznie ważne. Chodzi o te sprawy między kochankami albo mężem i żoną. O seks. Błagam, ciszę. Seks? Milcz. Co? Zwracam się do ciebie, bo nie mam kogo zapytać. Powiedz mi, czemu nie pójdziesz do Vico? Jest bardziej doświadczona ode mnie. Wiesz, że plotki rozchodzą się po tej szkole lotem błyskawicy. Musiałam spytać kogoś otrzaskanego w temacie. Przecież ty już to robiłaś. Tak, jasne. No właśnie, tak. W tym temacie jestem głupsza od niej. Cóż bardziej od spodu? Dobra. Sądzisz, że Teo leży już u moich stóp? Tak, ale jedno mi się nie podoba. Co? Że księżniczka Raquel się wściekła i naszej paczce grozi rozpad. Zbudź się. Super dziewczyny to wspomnienie. Lepiej wypytaj śmierdziuchę, skąd wie o moim zdjęciu. Ja? Śmierdziuchę? Tak. Oszalałeś? No co? Wykluczony. Proszę, jesteś najśliczniejsza. I dlatego się do niej nie zbliżę. Chcesz, żebym złapała trzy? Ja mam na nią uczulenie. Prezentuje się gorzej niż Celina w kostiumie kąpielowym albo bieliźnie. Jesteś podła. Wcale nie. Celina jest niewinna. Widziałaś ją w bieliźnie? To nie niewinna. Zgrywasz tę dobrą. Cóż, miałaś rację. A widzisz. Czemu się ze mnie śmiejecie? Nie jesteś pępkiem świata. Śmiejemy się z czego innego. Co prawda rozmawiałyśmy o tobie. Mówiłam Pili, że znów się przyjaźnimy. Serio? Co ty na to? Super. Co nie? Lecę, mam mnóstwo pracy. Zajęcia z cheerleaderkami i pomoc w zbiórce darów są męczące. Jasne. To zrozumiałe. Pędzę. Trzymajcie się. Kochamy cię, Celi. Pa. Uważaj na siebie. Wy też. Wyjaśnisz mi, co ty sobie myślisz? Tak łatwo wybaczyłaś jej to, co ci zrobiła? No, zastanów się. Jestem sol de la riva. Nigdy jej nie wybaczę. Więc napuszczę ją na Mię i Robertę. Aleś ty podła. To cudowne. Miguel? Co tu robisz? Przyszłam cię zaprosić na lunch. Mieliśmy się spotkać wieczorem. Nie mogę czekać.
Może to zabrzmi niemiło, ale chcę skończyć ten rodzaj znajomości, nawet jeśli nazywasz to przyjaźnią. Bez przesady. Nie płacz z mojego powodu. Nie chodzi o ciebie. Dziś odebrałam wyniki badań. I co? Sabrina.